Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3. Dzisiaj znajdujemy się w Nowigradzie i pójdziemy sobie do domu Triss, który znajduje się zaraz obok znaku. No nie wygląda to dobrze. Ej ty, zjeżdżaj stąd! My obrabiamy ten dom! Liczę do trzech i ma was tu nie być. Raz. Słyszałeś? Dwa. Patrzcie go, będzie nas tu straszył. Trzy. Śmierdzisz, patino. Drugi. Na Wiedźminę nie ma szans, co wy myślicie? Chociaż nie lubię bijatyk takich na pięści w Wiedźminie. To i tak nie macie szans. Igni. Kurde, żaden się nie podpalił. Dobra, dostał po ryju. Dawaj go. Dobrze, kopniaka. Fajnie by było, o właśnie, się okrążyć. O, jeden się podpalił, świetnie. Ty się pal, a ja się zajmę twoim kumplem. Co ty tam gadasz? Cyk! O, obydwoje się palą, pięknie. Nie bij już! Gdzie jest czarodziejka, która tu mieszkała? Pewno ukrywa się w jakiejś norze, jak oni wszyscy. Przed kim się ukrywa? Straż świątynna wzięła się za magów. Tropi ich jak szczury. Ktoś musi wiedzieć, gdzie jest ta kryjówka. Ja bym jej szukał w Zgniłym Gaju. Zgniły Gaj. Ciekawa nazwa. Siedlisko szumowin i dziwadeł. Porządnego człowieka tam nie uświadczysz. Dlatego mam tam szukać mojej przyjaciółki? Nie chciałem nikogo obrazić. Gdzie jest ten Zgniły Gaj? Pojęcia nie ma. Podobno przesiadują tam różne dziwadła i odmieńce. Nawet byś się tam nadał. Najpierw musiałbym wiedzieć, jak tam dojść. Powiadają, że można się dostać kanałami, co się zaczynają poza miastem. Mało kto wie, gdzie one są. Popytaj żebraków. Albo znajdź złodzieja i szpieguj. Powiadają, że żebracy i złodzieje muszą płacić haracz królowi żebraków. Żebracy mają tu swojego króla? Takiego w koronie i z perłem? Nie śmiej się. Król żebraków to tylko przezwisko. W Nowigradzie wszyscy się z nim liczą. Tylko uważaj, bo tam nawet Męga się nie zapuszcza. Kto mnie wołał? Czego chciał? Mengę! Straż świątynna! Zabrać to złodziejskie nasienie do pokoju zwierzę. Ale panie, za co? Przecież to kram czarodziejskiej suki. Według ciebie wolno rabować ich mienie? No, magowie i czarodziejki są wyjęci spod prawa. Ale ich dobytek to sprawa straży świątynnej. A Nowigrad jest praworządnym miastem. Wiedziałeś, że nietoperz potrafi wyczuć ćmę na mile? To nie jest kwestia czucia. Nietoperze mają doskonały słuch. No proszę, na nietoperzach też się znasz. A ja myślałem, że tylko na potworach. Tak samo jak nietoperz wyczuwa ćmy, tak ja wyczuwam dziwadła. Nowigrad to nie jest miejsce dla takich jak ty. Słyszałem, że Nowigrad to nie miejsce dla magów i czarodziejek. Teraz mówisz, że nie dla Wiedźminów. Ciekawi mnie, dla kogo jest Nowigrad. Dla prawych ludzi, wyznających jedyną słuszną wiarę w wieczny ogień. Na razie nie mogę ci nic zrobić, ale wiem, że tu jesteś. Wystarczy, że popełnisz jeden błąd, a popełnisz go. Będę pierwszym, który się o tym dowie. A wtedy zostaniesz poddany procedurom, jak każdy magiczny cudak, który ma czelność brukać nasze miasto. Do zobaczenia. No to co nieco się dowiedzieliśmy, ale i tak musimy przeszukać jej dom, zobaczyć, czy coś tu nie zostało.
Dawaj. O, proszę, schematy i spodnie jakieś lepsze. No właśnie, mamy tu jakieś ślady. Może niekoniecznie o to mi chodziło. Takiej szczotki do włosów używała tylko Triss. Wybieraj. Suszone owoce, jakieś książki, spoko, zawsze na sprzedaż. Koronki. Zupełnie jakby Triss została uzdrowicielką. Okej, a na górze? O, syf jest w całym domu, już ktoś na pewno go przeszukał. Po co ty to zapalasz, Geralt? Ja tego nie rozumiem. Wiedźmińskie coś tam, znaki, no proszę. Dawaj na górę, bo widać, że na górze coś jest. Najpierw oczywiście skradniemy wszystko, co możemy. W końcu jesteśmy Wiedźminem, prawda? Ubrania Triss nigdy nie rozrzucała ich po podłodze. No to faktycznie dziwna sprawa. Róża pamięci. Całkiem uschła. Ciekawe. Jeszcze coś tu mamy. Tylko gdzie? Bo nie widzę. Na górze? Okej, nie spodziewałem się, że Geralt tu wejdzie. Albo na dole to jest. Pokaż. O, faktycznie. Czuję magię w amuletach. To amulety Triss. Była uczulona na eliksiry. Ciekawe. Dobra. To idziemy poszukać złodzieja na rynku. I udamy się za nim, gdzie trzeba. Najmocniej przepraszam. Ciągnij dziada po bruku. Okradli mnie! Łapać złodzieja! Gdzie on tam jest? No, dajcie mi kamerę normalną. Halo. Geralt, wyczuwasz coś? Ja nic nie widzę. A potem co? Dobrowolny trybut na rzecz Redanii albo... No tędy bieg. I co? Kurde, zgubiłem go. No dobra, to pogadajmy może z żebrakami w takim razie. Chyba, że tutaj mam z kimś pogadać? Nie. Dobra, pogadajmy z żebrakami, bo ziomka gdzieś zgubiłem ewidentnie. Zlitujcie się nad niedolą i wspomóżcie datkiem chromego! Mówią, że w Nowigradzie nie ma nic za darmo. Aha, czuję, że znowu będzie się dopytywał. Czemu ludziom wydaje się, że żebracy wiedzą wszystko? Skontaktuj mnie z tym, skontaktuj mnie z tamtym. To okradł mojego brata, noż ja pierdolę. W Nowigradzie jest zaułek, na którym mówią zgniły gaj. Tak myślałem. W Nowigradzie jest dużo różnych miejsc, które mają różne nazwy. Jak chcesz pozwiedzać, to kup se mapę. Słyszałem, że tacy jak ty odwiedzają ten zaułek. A ja słyszałem, że zrobili cię w chuja. A teraz odejdź w zdrowiu, ty i twoje wielbłądy. Jakie wielbłądy znowu? Co tu się dzieje? Jakbyś cebulę z olejem zajadał, to byś wybladły nie był. Patrzajcie! Gęba jak u trupa, ślipia jak u zwierza. Tak można ludzi skundlić magią! O ty dziadu. Masz odwagę powtórzyć te oszczerstwa, patrząc mi w oczy? Pewnie! Jesteś mutant, odmieniec, bezużyteczny relikt starych czasów, który trzeba spalić jak uschłą gałąź! Dobrze. Jak na relikt całkiem nieźle robię mieczem. Na przykład mogę cię ciąć w taki sposób, że wybroczysz się, nim dotkniesz ziemi. Odechciało ci się gadania. I dobrze. W gębie to nasz kaznodzieja mocny, ale huknąć na niego to już ogon kuli. Chodźcie, ludzie. No i dobrze. Piękny. Już nie mogę z nim pogadać. Uznał, że nie ma szans w tej rozmowie i uciekł po prostu. Dobrze. Następny żebrak.
Gdzie ty? Tu na górze jesteś? Znajdzie się datek dla ubogiego? Jak mi powiesz, co wiem? A gdzie tam? Obie nogi władne, a ręce jak wiatraki. Co chcę wiedzieć raczej? O, jak macham. O, spójrzcie, o. Widzisz? Ja pomierzony na umyśle jestem. Od dawna to pomieszanie? A od urodzenia. Tu mam pomieszane, o. Ręką wam pokażę. Widzicie, jak pokazuję ręką? Po mojemu to jesteś zdrowy jak koń. Kapłani mnie oglądali i znachor i powiedzieli, żem pomieszany. Źle ci powiedzieli. Mnie tam wszystko jedno. Ludzie datków nie szczędzą. Lubią, jak pokazuję. O tu, tu, o tu, tu. Grunt, że jesteś szczęśliwy. Ano jestem. A najbardziej to lubię, jak mnie kto o drogę pyta. Wtedy pokazuję. O, bo ja się znam na mieście. Oj, znam się. To pewnie wiesz, gdzie jest miejsce, na które mówią zgniły gaj. Czy wiem? Ja tam przecież mieszkam. To jest tam, o tam, o. Tam, czyli gdzie? W dzielnicy burdeli. Jest taki zaułek za bramą i wcale nie jest zgniły i nie jest gaj. Głupki tak o nim mówią, ale ja wiem. I każdy tam może wejść? Oczywiście. Chyba, że nie powie, stara locha powiła warchlaki. Wtedy mogą nie wpuścić, ale to łatwo powiedzieć. Posłuchaj, stara locha powiła warchlaki, widzisz? Dzięki za pomoc. No i wszystko wiemy, elegancko. Wystarczyło zagadać świra. Dobra. To ciekawe, czy jakbyśmy go od razu zapytali, to też by nam powiedział. Czy to jest kwestia po prostu tego, że przegadaliśmy z nim wszystko tak jakby i dopiero wtedy chce nam powiedzieć faktycznie. Ciekawe. Czego tu szukasz, sadysto? Niczego nie szukam i nie jestem sadystą. Otwierać. No siema. Kto i czego tu chcesz? Zwiedzam sobie miasto. Ciekawi mnie, co jest za tą bramą. Mój szwagier też był ciekawy. Będzie piąty rok, jak gnije w ziemi. Przyjrzyj mi się. Co dostrzegasz? Żółte ślepia, dwa miecze. Mutowany zabójca mi się widzi. Słyszałem, że to odpowiednie miejsce dla dziwolągów. Dobrze słyszałeś. Jak znasz hasło, wchodzisz za darmo. Nie znasz, musisz zapłacić datek na nasz gaj. Zamienił strój siekierę na kij. Lubię wąchać tulipany. No nie. Stara locha powiła warchlaki. A. Witaj w naszym gaju, bracie. Ciekawe. No, tu zaraz mamy kupca. To może jakiś gwint. O, chciałbyś? Hmm? O, chciałbyś gwint, ale najpierw pokaż, co masz. Pokaż mi swoje towary. O, nic, co by mnie interesowało. Możemy mu sprzedać co nieco. No takie spodnie zabójcy. Możemy sobie założyć, czemu nie? Dobra, sprzedaliśmy ile się dało. Dawaj gwinta, dziadu. O, może być za piątkę. Chcę grać w karty. Chyba nic nie mamy do dodania do naszej talii. Tak mi się wydaje, że nic ciekawego nie zdobyliśmy od ostatniej gry. Przeciwnik zaczyna. Ciebie wymienimy. I ciebie. No i wymieniliśmy jego na jego. Spoko. No to masz. Dijkstra. O proszę. Fajnie by było smoka dostać, bo tak to przegramy. O Jezu, on już ma 6 kart. No to kumplu, chyba nie masz szans, coś tak czuję. Czy ja jestem w stanie to wygrać jakąś małą ilością kart? No trzema bym to zrobił. To zróbmy to. Raz, dwa i trzy. Ładnie. Teraz drugą rundę możemy przegrać, więc możemy tak w sumie wyrzucać po trochu. Spoko, ja se wrócę go. A ty się wyrzucaj dalej. Bo nie masz innego wyboru, jak się wyrzucać. Z ręki? O pewnie, że z ręki.
Jezu, ta talia jest słaba po prostu. W tym gwincie takim już jako osobna gra zrobili trochę lepiej, że te potwory nie schodziły z ręki. Ale tutaj talia potworów to jest masakra. W sumie nigdy nie grałem potworami. Więc nie wiem, czy łatwo, czy trudno uniknąć czegoś takiego, ale zakładam, że nie jest to łatwe. Albo pająk, i co, zejdzie ci z ręki? Nie, zszedł. To wyrzuć sobie jeszcze jedną kartę. Gęsta mgła. No i dobra. Ty już nie masz kart. Ja jedną rundę przegrałem. Ale ty przegrywasz grę. Pięknie. Wychodzimy. Co zdobyliśmy ciekawego? Korony i... Harpia Kleino. Okej. Co ci dolega? Nic mi nie dolega. Coś możemy pozbierać? Tu możemy. Dobra. Witam. O, Triss. Musimy sobie coś wyjaśnić, czarodziejko. Najwyższy czas. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów, a magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna dla straży świątynnej. Kogo ja widzę? Geralt? Witaj, Triss. O, widzę, że się znacie. Widzę, że się bardzo dobrze znacie. Byłem ciekawy, czy tu trafisz, Wiedźminie. Twoi szpicle donieśli ci, że szukam zgniłego gaju? Gdybym nie trzymał ręki na pulsie, ryby już dawno zagnieździłyby się w moich oczodołach. Poza tym zgniły gaj to obrzydliwa nazwa dla naszego przytuliska. Straż Świątynna toleruje wasze przytulisko? Powiedzmy, że umie docenić wartość nowigradzkich koron. Mengę nie wygląda mi na przekupnego. Każdego można kupić, ale Mengę kosztowałby mnie majątek. Na szczęście ma swoich oficerów, a to przecież tylko ludzie. No wiesz, czasem chorują, a czasem chcą się zabawić. Widzisz, Wiedźminie, ja mam poważne plany. Dalekosiężne plany zagospodarowania tego miasta. A może powinieneś zostać miejskim rajcą? Żartujesz? Rada Miejska to zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Nowigradu. A ostatnio też Radowida i jego łowców czarownic. Władza pozorna mnie nie obchodzi. Wizjoner z ciebie. Kiedyś tak zwane wolne miasto Nowigrad stanie się naprawdę wolne. A żeby do tego doszło, trzeba wyplenić stąd zabobony. Pierdolenie o świętości wiecznego ognia jest dobre dla dzieci. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. No, tłuszcza zawsze lubiła swąd palonego ludzkiego mięsa. Ale ludzie kiedyś zrozumieją, że wieczny ogień jest tylko po to, żeby trzymać ich w ryzach. Mówią na to miejsce zgniły gaj, ale to Nowigrad jest przegniły. Witaj w ostatnim bastionie normalności. Cieszę się, że ktoś taki jak ty trafił do naszego miasta, bo to kiedyś będzie nasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa? Wasze? Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz zostawiam was samych, bo widzę, że właśnie tego potrzebujecie. Mam sporo rzeczy do załatwienia w mieście. Chętnie się do ciebie przyłączę. Co ty masz z nim za układ? Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć. Gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że Triss Melitor będzie pracowała dla nowigradzkiego półświatka... Pół roku temu, Triss... Pani czarodziejka piękna jak zwykle. Żal się rozstawać. Pewnie niedługo tu wrócę. A możesz skończyć mówić to, co zaczęłaś? Czy już nie skończysz?
Rozumiem, Geralt, że przybyłeś do Nowigradu w jakichś ważnych sprawach. Bardziej niż ważnych. Szukam kogoś. A konkretniej? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie. Zrobię wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. No. Zaraza. A gdzie mnie prowadzisz? Okej, rozumiem, że po prostu mam za nią biec i tyle. Ech, życie. Nic mi nawet nie powiesz. Okej. Witaj, Smart. Udało ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj. Niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pot mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Ja to zrobię. Gdzie wyrzuciłeś pakunek? W okolicy Żurawia, przy przedostatnim mostku przed samym portem. Nie spodziewałam się tak szaleńczego poświęcenia. I tak miałem się odświeżyć. Chodźmy. Stójcie! Słyszycie? Przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu nakłubać pięty. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokcie, miażdżyłem jaja i nic. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łaskę. Położyłem mu chrząszcza na brzuchu i przykryłem kupkiem. Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. No dobra, gdzie masz tą klapę? Tutaj. Mogę ci jeszcze przeszukać chatę? O, pewnie, że mogę. Alkoholu to ty tutaj masz, kumplu. A coś innego potrzebnego? Udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Dobrze. Klapa jest w podłodze. O, mogłem podnieść. Okej. Okay. Proszę przestać mnie tu zagadywać, ja próbuję przeszukać dom. Dobra, zobaczmy jeszcze na górze. Nie przeszukiwałem wszystkich domów w Nowigradzie, bo to by mi zajęło pół dnia i nie byłoby tego warte. Ale jak już gdzieś jesteśmy, to możemy sobie sprawdzić, co trzymają ciekawego. Dawaj. O, skrzyneczka, tylko że z samym syfem w środku. Ostatnie trzy pojemniczki. Dobra. Idziemy na dół. I klapą w dół. Coś tu masz? O Jezu! Geralt, wyjmuj miecz! Co ty robisz? Ale srebrny. Dawaj. Dobra. Fajnie, Triss, że pomagasz. Jestem wdzięczny. Dobra, przeszukaj co możesz. O, skrzyneczka, witam. Uuu, i nawet jakieś schematy, ładnie. Dawaj wszystko. Tutaj powinno być wyjście. Kolejne schematy. Na tych ścianach musi być coś, co otwiera jakieś ukryte prze... Znalazłem. Dlatego po masakrze w Lockmuin czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rynnę. Nowigrad leży na pieniądzach, a do prowadzenia wojny... Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, Menge cierpi na sklerozę i manię prześladowczą.
Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki. Może innym razem. Nie wiesz, ile tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. No dobra, zobaczmy. Może z brzegu ją wypatrzymy. Wygląda na to, że będziemy musieli się zmoczyć tak czy inaczej. Nic nie widzę. Dobra, dawaj pod wodę, Geralt. No i skrzyneczka. O, co my tu mamy? Skórzany worek. Ale mamy też więcej skrzyneczek, więc od razu sobie je przeszukamy, skoro już tu jesteśmy. Proszę bardzo, kolejne schematy. Pewnie z większości z nich nigdy nie skorzystam, ale na przykład taki ulepszony olej. Jak najbardziej spoko. Pokaż. Tu nie ma żadnej skrzyneczki. To wygląda jak coś drewnianego, ale to chyba łódka po prostu. Więc wychodzimy na brzeg. Znalazłem ci to, Triss. Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. No to prowadź dalej. Jesteś w swoim żywiole. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Pół roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję, owszem. Zyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ja. Nigdy tak nie uważałem. Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Przeszkadza ci to w czymś? Na wieczny ogień nie. Ot, niewinne zdziwienie. We dwoje poradzicie sobie dwa razy szybciej. Wyglądacie na najlepszych fachowców. Możecie zaczynać. Triss, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Nie lubię, gdy kupiec używa tanich pochlebstw przed zakończeniem roboty. To nie pochlebstwa. Ja tylko stwierdzam fakty. Ja też. I chciałbym, żebyś zapłacił z góry. To niemożliwe. W takim razie sam sobie wyganiaj szczury. Teraz już wiem, po co cię tu przyprowadziła. Ale dobrze. Macie tu pełny mieszek nowigradzkich koron. W dowód mojego zaufania. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. No dobra. Chory jestem na bidę. Chory na bidę jestem. Ja się zajmę jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. Szukamy newralgicznych miejsc. No dobra. Wiem, gdzie newralgiczne miejsca mają mantikory, ale stada gryzoni? Ja też wolałabym siedzieć teraz w Radzie Królewskiej, ale zabili mi króla. Szukaj szczelin, odchodów. A jak już porozkładamy te kadzidła, to co? Rzucę zaklęcie i szczury same wyjdą. A bez kadzideł nie możesz tego zrobić? Nie chce mi się szukać szczurzych kup. Nie marudź. To chyba odpowiednie miejsce. Nie podoba mi się ten typ. Brandon? Mnie też. Jest stanowczo za tłusty. Poza jego urodą nie podoba mi się to, że nie chciał się targować. Widocznie bardzo mu zależy na odszczurzeniu. Triss, to jest kupiec. On żyje z tego, że się targuje. Gdybym zwracała uwagę na takie rzeczy, umarłabym tu z głodu. Faktycznie, nie podoba mi się tak samo. Geralt ma tu trochę racji. Wydaje mi się, że powtykałem to w każdą dziurę. W takim razie przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęciem i będziemy mieli chwilę. No? Teraz poczekamy, aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Pogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i
pogodzoną. Znałem kiedyś człowieka, który na wszystko reagował kpiną. Zdrowe podejście. Na pewno dożył późnej starości. Kiedyś musieli mu amputować obie nogi. Przykra sprawa. Stwierdził, że to nawet lepiej, bo go już nigdy nie będą bolały. Doskonale rozumiem tego człowieka. Wiem. Tyle, że on oszukiwał samego siebie. Miał lepsze wyjście? Każdemu zdarza się ugać, ale oszukiwanie siebie to ucieczka, która prowadzi donikąd. Czasami trzeba uciec, żeby zapomnieć. Twój znajomy mógł rozpamiętywać, że nie ma nóg, ale od samego lamentu nowe by mu nie wyrosły. Powiedz mi jeszcze, co słychać u Jen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u Jen? Wszystko w porządku. To dobrze. A o co konkretnie pytasz? Nieważne. Odpowiedziałeś mi. No proszę, nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są... Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zastawił nam pułapkę. Od początku coś mi tu śmierdziało. Jeżeli przyprowadziłeś tych panów, żeby nam pomogli tępić szczury, to się spóźnili. Zapłaciłeś z góry i nie zawiedziesz się. W magazynie nie ma ani pół gryzonia. Zapłaciłem z góry, bo wiedziałem, że odbiorę sobie te pieniądze. Tak właśnie wygląda życie czarodziejek w Nowigradzie. Widzę i nie podoba mi się to. Dlatego proponuję, żeby panowie łowcy poszli tam, skąd przyszli. Nie pójdą. Dosyć gadania. Róbcie, co do was należy i pamiętajcie. Będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skurwysyna. Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywy. No, nikt z was na pewno nie wyjdzie stąd żywy. Dobrze. Leżysz. I wy też już leżycie. Chyba nie trafiłeś, kumplu. Jezu, jaki piękny. Nie będzie musiał mi zapłacić. Weszłam w zasadzkę jak małe dziecko. Gdyby nie ty, chodźmy poszukać pana Brandona. Witam. Nie! Nie zabijajcie mnie, panie! Oni mnie zmusili. Jakbym im nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny. Łowcy czarownic nie znają litości. Oszczędź mnie! Nie upodabniaj się do tych morderców! Zamknij się. Powinienem cię zabić. Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze. Macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dziękuję, Geralt. Powinnaś zmienić towarzystwo. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onej romantka. Corinne Tilly. Ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Corinne jest bardzo skuteczna. Przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jonkher. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Miło było znów cię zobaczyć. I ciebie, Geralt. Idź już lepiej, zanim Corinne zaszyje się w jakiejś kryjówce. A gdybym chciał cię znaleźć? Mieszkam na Okrawkach, za targiem rybnym. Będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie zajrzysz. W takim razie do zobaczenia. Z
Sen w wielkim mieście. Pokaż, na który level to jest. Uuu, 7. Ciekawe. To biegniemy tam do niej od razu. Przeszukujemy sobie oczywiście wszystko, co możemy. Zawsze dodatkowe kilka koron. Co tam, mordo? Jeszcze nie słyszałem tego. Śmieszne. Dobra. Tędy wejdziemy? No gdzieś na pewno. Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jongher. Z tych de Jongher. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendację. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać twoje zasługi, synu. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corin Tilly. Dobrze trafiłeś, bo Corin jest w moim domu. Od kilku dni śni jego historię. Jesteś bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? Widzisz, kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek, a potem okazało się, że w tym domu straszy. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite. W nocy słychać jakieś chichoty. Na strychu jakby ktoś przesuwał meble, a w zeszłym tygodniu, nie uwierzysz, w salonie znalazłem ludzkie odchody. Nie interesuje cię, co tam się dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym Corin prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem. Więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. No dobra. Prawda jest taka, że już jesteśmy zależni od czego. Co tu mamy? Na pewno cię przeszukamy, kumplu. Tutaj się nie ma nawet co zastanawiać. Odejdź. Nie rób tego. Zostaw. No proszę. Gdzieś tu jest. Nie rozrywaj, proszę. O. Zejdziemy sobie do piwnicy najpierw. Ona jest pewnie na górze. Więc my sprawdzimy, co jest na dole. A jest jakieś przejście. Dawaj, Yard. Zobaczmy. Co nieco tu znaleźliśmy. Ale w sumie niedużo. Dawaj wszystko. No dobra. Do góry. Zjemy sobie surowego mięska jeszcze. Jak tak byłem w międzyczasie u handlarzy posprzedawać trochę syfu, jakieś tam miecze, śmieci, to widziałem, że bardzo mało zostało nam... O, Sara. Witam. Bardzo mało jedzenia nam zostało, a dużo alkoholu. Obudź się. To tylko sen. Obudź się. Lalka. Poddasz. No, ciekawa sprawa. Wyglądała jak bożątko. Okiem na ten styl. Ale wyglądała też, jakby coś robiła. Nie rób tego. Corin. Ciekawe. Tu jest wejście na poddasze? Nie. Dawaj. Przeszukuj, Geralt, wszystko. No nie możesz. Trudno. Może jednak? Jak tu z boku podejdę? Dobra, nie możesz, to nie. Odłóż to, błagam. Dawaj tędy. Uuu, drabina. Regał zostawia przejście do pokoju obok.
Teraz go przesuniemy. Albo rozwalimy Ardem, tak też może być. No proszę, ile tu rzeczy do przeszukania. Na pewno skorzystamy sobie z tego. Będziemy mieli trochę jedzenia. Szmaciana laleczka. I rysunek kołyski. Dobra. Czyli pewnie musimy... Odejdź stąd. Nie lub tego. Zostaw. Tutaj? Kołyska? O, sięgnęliśmy tam. A musimy obejrzeć najpierw rysunek. No pokaż tędy. O, ładnie. Ładny rysunek, bardzo ładny, tak jest. Możemy sobie przeczytać książki jeszcze w międzyczasie. Coś tam się pozbierało, więc jakby ktoś chciał, to oczywiście można sobie zatrzymać i przeczytać, co my tu mamy. Tutaj tak samo. Co z tą Temerią? Nie ma dziś wolnej i niepodległej Temerii. No nie ma, no trudno. Na pierwszym piętrze była jakaś kołyska. Ciekawe, co się stanie, jak włożę tam lalkę. Możesz się przekonać już teraz, bo stoimy obok niej. I co się stało? Kolejne arcydzieło. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. Piec widziałem w piwnicy. No właśnie. Tam znajdę jakąś wskazówkę. No właśnie, widzieliśmy go w piwnicy, jak tam zeszliśmy. Rozlewa jej, proszę. Tutaj. Co my tu mamy? Więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym bożątkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy... A ty skąd niby wiesz, że jestem bożątkiem? Skąd? Skąd? No skąd? Wyglądasz jak bożątko, zachowujesz się jak bożątko, po prostu jesteś bożątkiem. Przez ciebie śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć, tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Ale ja nie chcę! Nie chcę, nie chcę! Nowigrad to nie jest miejsce dla bożątek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja! Powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem wiedźminem, uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani Dudu, jesteś bardzo ładny, wiesz? Nieczęsto to słyszę. Dzięki. A teraz idź obudzić śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. No dobra, ale ona wspomniała coś ale o Dudu. Ale twoje żółte oczy to trochę straszne są. Zobacz, moje są ładne. Wspomniała o Dudu, ale chyba nie chodziło o tego Dudu, którego znamy.
Pewnie to było po prostu jakieś tam powiedzonko. O, wstała już, dzień dobry. Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Triss Merigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne i wcale nie zabawne. To dzieło Bożątka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. Dobra. No to powiemy jeszcze kumplowi, że dom jest nawiedzony i nie do odczarowania. Tutaj były drzwi. Drugi miecz. Widziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? I tak i nie. Co prawda udało mi się uwolnić Corin z łap demona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Corin wyśniła jego przeszłość? Tak. Jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. Tyle koron na niego poszło. No, ale cóż, na biednego nie trafiło. No dobra, ale do Corin pójdziemy sobie już w następnym odcinku, także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!